wartości uniwersalne i państwo wyznaniowe. Wszelkiej maści filozofy, takie jak choćby Jürgen Habermas, proponują, żeby pokój na świecie osiągnąć przez wyzbycie się przez religię ich roszczeń totalnych, wypreparowanie z nich zbioru wartości uniwersalnych, przetłumaczenie na rzekomo neutralny język świecki i oparcie na nich ładu społecznego, w tym państwowego. Jest to zadanie niemożliwe, gdyż religia bez tych roszczeń nie jest już religią. Funkcję religii przejmuje wtedy zaproponowany dalej, oczyszczony z kontekstów różnych wiar, zbiór wartości neutralnych, uniwersalnych. To on teraz staje się totalny i nadrzędny, czyli konkurencyjny, a nie rozjemczy wobec innych religii. Przy czym wartości te są uniwersalne tylko z nazwy. Nabierają one bowiem tożsamość i znaczenie w relacji do całych systemów wartości, którymi są choćby religie. Wyrwanie ich z miejsc w systemach konstytuujących ich znaczenie i umieszczenie w systemach innych czyni je de facto innymi wartościami. Z dawnych wartości pozostają tylko niektóre nazwy. Miłość i dobro katolickie jest w praktyce czymś innym niż miłość i dobro muzułmańskie, a tym bardziej uniwersalne. To zupełnie inne rzeczy. Skoro w jednym przypadku aborcja może być zaprzeczeniem miłości, a w innym czymś z tej miłości wynikającym. Kultury mogą być różne, mimo podzielania tego samego zestawu wartości fundamentalnych. Tyle tylko, że ten sam zestaw, te same elementy, te same cegły mogą tworzyć zupełnie inne całości, inne budowle. Stanowią spójne systemy, które mimo posiadania pewnych obszarów otwartości, zdolności wchłaniania inności, wymagają, by jedna z kultur stała się trzonem, a inna dopełnieniem, albo by stworzyła się nowa metakultura zarządzająca innymi. W tym przypadku tworzymy nową metakulturę wartości uniwersalnych i praw człowieka. Żeby się jej podporządkować, musimy się zaprzeć naszej dotychczasowej wiary, uczynić ją martwym obiektem muzealnym, takim jak samochód, który nie jeździ, ale stoi na wystawie, jak folklor pokazywany na scenie i w skansenie, pokazywany dlatego, że już umarł, że nie ma ludzi, którzy nim żyją. Dlatego nie jest już kulturą. Podobnie religia, która przestaje być kulturą, stylem życia, wizją całej rzeczywistości danego człowieka, która przestaje się mieszać do wszystkiego, w tym do życia publicznego, przestaje być jego religią. Podobnie jest z propozycją solidarności Richarda Rortiego, opartej w uproszczeniu na rozdzieleniu prywatnego od publicznego. Z perspektywy człowieka wierzącego, ograniczenie religii do jakiegoś mikroświata oznaczałoby, że nie jest już ona opisem rzeczywistości, że nie jest już ona prawdziwa, że również, jak powyżej, przestaje być religią. Totalność jest cechą konieczną, wynikającą z systemowej natury ludzkiego myślenia. Uniemożliwia ona oddzielenie tego, co łączy, od tego, co dzieli, i wypreparowanie pierwszego, na przykład do sfery publicznej, domeny solidarności, a drugiego do sfery prywatnej, czy bardziej lokalnej. Proponowany przez ostatniego dystans do swojej wizji świata jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż sam ów dystans jest elementem jakiejś wizji świata. Ten, kto krytykuje roszczenie sobie prawa do posiadania monopolu na prawdę, paradoksalnie sam sobie w owym krytykowaniu takie prawo rości. Według niego jedyną prawdą staje się brak jedynej prawdy. Takie twierdzenie jest wewnętrznie sprzeczne, gdyż uważanie czegokolwiek oznacza właśnie uznanie tego czegokolwiek za prawdę. To, iż tego prawdą nie nazywa, nie ma znaczenia, gdyż takie właśnie znaczenie ma jego wypowiedź. Założenie prawdy jest punktem wyjścia poznania.
Nie ma sensu pytać, czy ona jest, udowadniać, że jest, bo każdy akt myślny zawiera w sobie założenie jej istnienia. Samo więc takie roszczenie nie jest złe. Jedynie uczciwe jest twierdzenie, że się własny pogląd uznaje za jedyną prawdę. Złe jest natomiast oszukiwanie, że się go zwalcza, podczas gdy de facto zastępuje się go własnym roszczeniem. Będzie konflikt? Będzie. On jednak też jest czymś, czego nie możemy sobie odgórnie planowanymi teoriami uniknąć. Bo zawsze może się znaleźć ktoś, kto się na te teorie nie zgodzi. Tego nie da się przewidzieć. Ale czy i dziś nie ma konfliktu między socjalistą a liberałem, między muzułmaninem a katolikiem, między feministką a patriarchalistą, między pro-liferem a pro-choicerem, między relatywistą a wyznawcą jedynej prawdy? To nie jest tak, że konflikt między światopoglądami i kulturami jest czymś, co uczepiło się jak rzep psiego ogona do różnych światopoglądów, kultur i religii i nie stanowi ich istoty. Konflikt ten jest nieusuwalny dlatego, że istnienie różnych wyznań i światopoglądów wynika z tego konfliktu. Paradoksalnie więc oddalamy się od pojednania, kiedy łudzimy się, że konfliktu być nie musi. Tolerancja, czyli cierpliwe znoszenie tego, co uznajemy za błąd. Tolerancja innych kultur, religii, poglądów jest dobra. Dobra. Musi jednak mieć granice wyznaczone przez kulturę, religię i poglądy, które uznajemy za nasze, za dominujące. W błąd wprowadzają ci, którzy twierdzą, że nie ograniczają wolności innych kultur, wyznań i poglądów. Ograniczają, ale to ograniczanie też ma granice. Dominacja jednego z wyznań wcale nie oznacza totalnej dyskryminacji innych, gdyż wyznania zawierają w sobie definicję granic tolerancji dla innowierców. Te granice są owszem różne, jednakże zakres tolerancji i akceptacji jest właśnie przez wyznanie określany. Jeśli ktoś może przekonywać do forsowania światopoglądu laickiego, w którym państwo jest neutralne, powiedzmy, religijnie, to ja mogę przekonywać do państwa wyznaniowego, które nie oznacza wcale, jak wielu mylnie twierdzi, państwa, w którym sprawowaniem władzy zajmuje się kościół czy księża. Charakter państwa wyznaniowego zależy od konkretnej religii, która daje mu aksjologiczne podstawy. Religia katolicka, którą ja proponuję, nie zaleca, nie dopuszcza wcale nawracania na siłę w obrębie państwa. Nie zabrania wyznawać innych religii. Może zabraniać tego, co godzi w moralne ramy wyznawane przez religię katolicką. Ale takie same ograniczenia są w tak zwanym państwie neutralnym. Że są faworyzowani katolicy, w państwie laickim też są faworyzowani wyznawcy laickiej neutralności. W dyskusji więc nad tolerancją, wolnością, akceptacją, równością religijną i światopoglądową nie pytajmy, czy ktoś jest za, czy przeciw. Bo wtedy narzucamy ludziom błędną, łudną alternatywę i każda ich odpowiedź będzie fałszywa. Pytajmy o to, który światopogląd, która religia, która kultura będzie nadrzędna wobec innych, a więc która będzie wyznaczać granice wolności, tolerancji, akceptacji i różnorodności. Państwo bowiem zawsze jest wyznaniowe. Łudząc się, że może być neutralne, świeckie, czy jakieś tam inne, uniwersalne, oszukujemy tylko samych siebie. Intronizacja nie jest niczym innym, jak tylko odrzuceniem sekularyzacyjnych oraz powyżej przedstawionych złudzeń. Intronizacja jest przyznaniem się katolików do politycznych konsekwencji ich wiary.
tego zaś wymaga uczciwość.